Dzień dobry, w środę. W środę czekamy na 12 pudełeczko, które jest jedno z większych. I chyba ono jest największe. Więc zobaczymy, co mnie tu czeka. Nawet coś tam czuć tym razem. Kurczę. O, to będzie jakaś paletka. O, paletka cieni. Patrzcie. Wow, ale ładne kolory. O, bardzo fajna. W końcu coś pełnowymiarowego i fajnego. Paletka Moi. 15 odcieni. Nie no, naprawdę piękna. Podobają mi się te kolory. Będzie trzeba jakiś z tym makijaż zrobić chyba w weekend. Super. Dobra, wkładam na razie tu. Więc nie ma się. Nie pomyli się, nie dorzucili nic ekstra. Dobra, wkładamy 12 z powrotem. O, i co jeszcze? Kamil mi odebrał dzisiaj produkt. Patrzcie, przyszedł w końcu mój Silaplex Montibello. Trójeczka, więc w weekend też sobie zrobię regenerację włosów, albo może w piątek, też myślałam o sobocie. I miałam iść do odbioru to właściwie dopiero w piątek. Miałam do odbioru mieć w piątek, zawiesiłam się, bo mi znowu nie łapie to ostrości, tylko na kołdrę mi wpada ostrość. Miałam iść to dopiero w piątek, a wyszło dzisiaj, przyszedł mail, że jest do odbioru produkt i Kamil jak wracał z pracy mi to odebrał. Ja zawsze używałam Olaplexu, ale teraz fryzjerka doradziła mi, żebym kupiła ten Silaplex i u niej miałam to robione i naprawdę włosy są po tym mega. Ja Wam bardzo polecam taką regenerację i wbrew pozorom to nie jest takie też drogie, bo ta tubka, ja dałam za nią 15 funtów, a ją spokojnie mam na kilka razy, ale naprawdę czuć różnicę włosa i nie jest to taka po prostu zwykła odżywka, to po prostu jest no coś mega, no nie umiem Wam o tym więcej powiedzieć, ale naprawdę polecam to z ręką na sercu, nie będziecie żałować. Pięknie pachną. Znowu ją sobie zostawiłam, żeby... O! Moje kartki! W ogóle nie myślałam, że powieszę je tutaj nad ramkami, na ścianie, ale te klamerki są strasznie ciężkie i te ramki tak wiecie, były niestabilne. Naprawdę to jest wbrew pozorom ciężkie. I ja sądziłam, że zawieszę na kaloryferze. Na razie mam dwie. Zobaczymy, ile jeszcze przyjdzie. A ja w tym czasie, jak miałam maseczkę, przyszykowałam sobie stanowisko do wypisywania kartek i biorę się za to. No, ale coś o tych maseczkach, że naprawdę one pięknie pachną i pięknie nawilżają. Ja je kupiłam w Naturze, bo w Polsce, więc nie wiem, czy one są cały czas, czy tylko były jakieś taka edycja limitowana. Nie mam pojęcia, ale jak są w Naturze, to Wam bardzo je polecam. No, dobra, biorę się za wypisywanie. A jeszcze może Wam na szybko pokażę, jakie kartki mniej więcej wybrałam. Tak, na szybko. Bo naprawdę piękne tu są kartki. No, dobra, wypisuję. Ja właśnie wypisuję.
przygotowuję kartki, tak jak widzicie, staram się jeszcze napisać wierszyk, jaki znaczy wierszyk, życzenia po prostu świąteczne dodatkowo i wypisuję kartkę dla Kamila babci między innymi i zobaczcie, że zupełnie napisałam dużo większymi literami i tak bardziej wydaje mi się wyraźnie i krócej, żeby dla babci było łatwiej przeczytać między innymi, bo właśnie jedna Kamila babcia powiedziała, że strasznie małe pisze literki, nigdy nie może przeczytać naszych życzeń, więc w tym roku się poprawiłam i napisałam dużymi literami prosto, wyraźnie i krótko. Taka rada może. A wiecie, a myślę, że babciom będzie miło, jak wyślemy im kartkę. Skończyłam moje kartki wypisane. Jutro polecę je wysłać, ozdobione, więc gotowe. Trochę mi to zajęło. Zawsze wkładam mu z osobna wierszyk, ale dałam radę. No nic, to do jutra.